Kaczyńskiemu. Bardzo dziękuję, ponieważ pan mi przywrócił wiarę w logiczną i merytoryczną dyskusję. Za to panu dziękuję. Ja pani zrobię. Ale nie pani zgodę, zgodę. Jak będzie pani żądała tego wskazu? Więc wracając do sedna. Proszę o ciszę. Zanim powiem o pytaniach, chciałabym też państwa przed tym, co państwo poprawiacie, przed takim negatywnym wizerunkiem, przed tą arogancją i długą, która po prostu sypie się tutaj z wypowiedzi, powiedziałbym ludzi, których do niedawna darzyło jeszcze bardzo dużym szacunkiem. Bardzo dużym. Szanowni państwo, nie można się w ten sposób zachowywać. Nie można się zachowywać, robić krzywdę tam i jako wyborcom w ten sposób nas reprezentować. To tak tytułem wstępu. Natomiast tak, pan Radny Kępczyński odpowiedział na kilka moich pytań. Po pierwsze odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy gmina wcześniej się już zadłużała i tu mamy odpowiedź. Do komisji budżetowej i do komisji rewizyjnej, która negatywnie rekomenduje budżet ze zgłoszoną uchwałą poprawką, chciałabym zapytać, na podstawie jakich przesłanek, jakie państwo macie kalkulacje, jakie wyliczenia, jaka szkodowość płynie z przyjęcia budżetu w takim kształcie. I moje ostatnie pytanie, mam nadzieję, że ktoś z państwa będzie w stanie odpowiedzieć, brzmi następująco, co grozi nam jako mieszkańcom i jako gminie w sytuacji, kiedy nie uchwalimy do końca roku budżetu